Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku z cyklu minimalizowania. Mój niezawodny zaszycik jest oczywiście ze mną, bo jak zwykle będę się posiłkować nim, zapiskami w nim zawartymi. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, przybliżyć temat zużywania kosmetyków i opowiedzieć o tym, jakie metody sprawdzają się u mnie, żeby efektywnie te kosmetyki zużywać. I pierwszy punkt to jest taki, żeby przejrzeć całą kolekcję kosmetyków i zobaczyć, co w ogóle chcemy z tej kolekcji zużyć. Kolejny krok to z wybranych kosmetyków najlepiej skomponować sobie zestaw do codziennego makijażu, czyli kilka kosmetyków, które chcemy zużyć, oczywiście to jest podstawa, i które będą nam się sprawdzały na co dzień, czyli taka baza bez jakichś totalnych szaleństw, ale taka baza, którą będziecie mogli stworzyć szybki makijaż na co dzień. Następnie to, co u mnie się sprawdza w najlepszy sposób, to zaczynanie od kosmetyków, które są najbardziej zużyte. Czyli jeżeli komponuję taki zestaw na co dzień, to wybieram do niego kosmetyki z największym ubytkiem po to, żeby one mi się jak najszybciej kończyły i żeby jak najszybciej wprowadzić za nie coś innego. Bo jak działam w ten sposób, że najpierw wybieram coś, czego jest dużo, a potem ta odrobina kosmetyku leży mi gdzieś tam i ja cały czas myślę, że ona tam jest i że mogłam ją już skończyć i mieć ten jeden kosmetyk mniej, a tymczasem działam nad czymś, czego jest dużo, to naprawdę mnie to strasznie wkurza i rozprasza i jestem w stanie odłożyć, zamienić te kosmetyki miejscami, więc moja rada jest taka, bo u mnie to się sprawdza. Jeżeli Wam to jest obojętne, to oczywiście możecie działać jak chcecie, ale u mnie się to sprawdza, żeby najpierw wybierać te kosmetyki, których jest najmniej, zużywać je i potem sięgać po te, które jest więcej, więcej, aż w końcu dochodzimy do momentu, kiedy sięgamy po coś, co jest nowe. I kolejny krok, który też się u mnie bardzo mocno sprawdza, a który ma kluczowe znaczenie przy zużywaniu albo przy w ogóle testowaniu takich dodatkowych kosmetyków, to jest wprowadzanie do tego podstawowego zestawu, który gdzieś tam sobie wcześniej już stworzyłam, jednego, maksymalnie dwóch dodatkowych kosmetyków. I chodzi mi tu o takie kroki jak konturowanie na mokro, eyeliner, co tu jeszcze może być? Kolorowy korektor do niwelowania jakichś tam poszczególnych zmian na cerze, sztuczne rzęsy, przyklejanie sztucznych rzęs. Takie kroki. Coś, czego w codziennym rytuale się raczej nie stosuje. I moja rada jest taka, żeby jak jest ten codzienny rytuał, który macie wypracowany na te 5, 10, 15, 20 minut, w zależności od tego, ile się malujecie, to żeby sobie właśnie dobrać do tego codziennego rytuału taki dodatkowy kosmetyki. Jeden albo dwa, nie więcej, bo więcej takich rzeczy może bardzo wydłużyć czas malowania, zwłaszcza jeżeli jesteście niewprawni w tym elemencie, ale może też Was zniechęcić i Wam nie przypaść do gustu, dlatego jeden, dwa i na przykład może to być, nie wiem, eyeliner plus konturowanie albo kolorowy korektor plus sztuczne rzęsy albo jakakolwiek konfiguracja tych rzeczy, bo taki jeden czy dwa kroki, one nie dodadzą Wam bardzo dużo czasu do codziennego makijażu, a pozwolą Wam sprawdzić, czy ten element makijażu ma w ogóle u Was sens. Za mną na przykład bardzo, bardzo długo chodziło konturowanie na mokro. Bardzo, bardzo długo się nad tym zastanawiałam i bardzo, bardzo długo chciałam sobie coś kupić, ale nie mogłam podjąć ostatecznej decyzji co do wybrania kosmetyku. I tak się trafiło, że ja przypadkiem dostałam całą paletę do konturowania
I potem jak ja ją dostałam ją wiosną, postawiłam ją na półce i miałam po nią sięgać, jak będę miała na to ochotę, to zdarzyło się tak, że ja może sięgnęłam po nią za 2-3 razy do jesieni. I jako, że nie byłam wprawiona, nie był to mój rytuał, to ja po prostu tą paletę omijałam i ona tak leżała. Więc potem zaczęłam ją używać do każdego makijażu. I na początku było to oczywiście zajmowało mi więcej czasu, czasami były wtopy, czasami mniejsze, czasami większe. Ale po pewnym czasie nabrałam wprawy, używałam jej w każdym makijażu. I po pewnym czasie doszłam do takiego wniosku, że w sumie to konturowanie na mokro nie jest mi w ogóle potrzebne do szczęścia. I że owszem, zużyję te kosmetyki, ale następnych już nie kupię, bo już byłam tym tak zmęczona, że stwierdziłam, że nie ma to sensu, bo ja i tak tego na co dzień nie będę stosować, bo nie czuję potrzeby używania tego typu kosmetyku. Więc warto sobie wprowadzić jeden taki. Oczywiście można to wykluczyć, nikogo nie zmusza, żeby zużywał te kosmetyki do końca, jeżeli ich nie lubi. Ale właśnie to może być odpowiedź na takie zastanawianie się. Tak samo na przykład stosowanie kolorowego eyelinera, czy w ogóle eyelinera, czy chce się komuś w to bawić, czy nie. Ja strasznie lubię kreski eyelinerem, ale w tej chwili moja powieka już jest tak opadająca, że ja nie widzę sensu malowania się i potem pilnowania, czy to mi się gdzieś nie rozpływa od płaczącego oka. Więc takie dodawanie sobie jednego, dwóch kosmetyków do standardowej kolekcji daje tam ten pogląd i wtedy już wiemy, czy chcemy coś wykluczyć, czy chcemy to zużyć, czy chcemy to stosować, czy może zostanie w naszej, bo może tak nam się podoba, że zostanie w naszej codziennej rutynie. I moja ostatnia rada, najprostsza z najprostszych, maluj się regularnie, bo jeżeli nie będziesz się malować, to żaden kosmetyk, nawet najbardziej ulubiony i nawet najbardziej kochany, nie zużyje się w ogóle. Po prostu trzeba te kosmetyki używać. Jeżeli się malujesz, lubisz się malować i chcesz się malować, to rób to regularnie i wtedy kosmetyki będą się zużywać i wtedy będziesz mogła zmniejszyć ilość tych kosmetyków albo będziesz mogła stwierdzić w pewnym momencie, nie chcę się malować, wszystko oddaję i więcej nie kupuję. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Oczywiście zapraszam Was do komentowania, do lajkowania. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich filmów, to zapraszam Was też do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem dziękuję Wam za wspólnie spędzone chwile i do zobaczenia.